Pierwsze nasze piwa, czy uruchomienie browarów odbyło się w 2018 roku. Gdzieś tam zawsze po mojej głowie chodziło to, żeby wskrzesić troszeczkę te tradycje piwne, które Stargard kiedyś za dawnych czasów miał, i tutaj w Stargardzie były browary rzemieślnicze, było ich sporo, były cztery duże i kilkanaście nawet mniejszych. Postanowiliśmy nazywać piwa właśnie od zabytków, miejsc, wydarzeń związanych typowo ze Stargardem, ponieważ chcemy być takim browarem bardzo regionalnym, kojarzącym się właśnie ze Stargardem, właśnie z tym miejscem, z ludźmi, z zabytkami, bo uważamy, że warto kultywować tutaj i na pewno reklamować Stargard pod tym kątem. Naszym stargardzkim browarem zajmujemy się po godzinach swojej pracy. Sami to robimy, sami staramy się też to wszystko ogarniać. Surowce na produkcję naszego piwa dobieramy nie na zasadzie ceny, tylko bardziej na zasadzie, co chcielibyśmy zrobić. Ja już mam pewne doświadczenie też ze względu na tą pracę swoją zawodową jako piwowar. Mam pewne doświadczenie w surowcach i zamawiam surowce, które są dobre, które są, uważam, że są wysokiej jakości. Wszystko jest produkowane metodą naturalną. Na pewno jest to ogromne wyróżnienie, stargardzki produkt lokalny, ze względu na to, że urodziliśmy się w Stargardzie, jesteśmy z tym Stargardem związani i jest to dla nas wyróżnienie, które pozwala nam też odczuć pewną satysfakcję, że zostaliśmy docenieni na lokalnym rynku. I to jest najważniejsze. Najważniejsze, że ludziom zasmakowało, że ludzie sięgają po ten produkt, cieszy się ogromnym powodzeniem i myślę, że to nas będzie nakręcało do tego, żeby dalej rozwijać się.